ładna, ta zgrabna, a ta najmądrzejsza. Tamta do mnie mruga, ta najzamożniejsza. La 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 la. Tamta do mnie mruga, ta najzamożniejsza. Bardzo miło przywitać wraz z pracownikami Bialskiego Centrum Kultury i innych instytucji kultury w Białej Podlaskiej, Muzeum Południowego Podlasia i Miejskiej Biblioteki Publicznej, wszystkich Państwa na kolejnym jarmarku Michałowym. Jak wszyscy świetnie wiemy, nie tylko Michałowie świetnie się dziś będą bawili. Sprzyja nam bardzo życzliwa pogoda, sprzyja nam życzliwa, ufajmy, że pozostanie z nami w tym kształcie sytuacja pandemiczna. Bardzo tęskniliśmy za tymi licznymi spotkaniami. Cieszymy się, że wreszcie możemy. Nasz jarmark to nawiązanie do najpiękniejszych tradycji Białej Podlaskiej. Już w czasach Radziwiłłowskich miejskie jarmarki pełniły początkowo funkcję ekonomiczną, gospodarczą, ale z czasem coraz bardziej kulturalną. I taki im charakter właśnie naszymi przedsięwzięciami nadajemy. Nie tylko gościmy i bardzo serdecznie witamy w Białej Podlaskiej ponad 50 wystawców z całej Polski, a także gości, którzy przyjechali do nas z Litwy, prezentują sztukę ludową, prezentują i okazują nam, sprzedają fantastyczne potrawy, najzdrowsze i najsmaczniejsze wytwory kultury swoich regionów, kultury kulinarnej swoich regionów. Także pokazujemy to piękno kultury ludowej, które krzewimy dzięki pracy naszych instytucji kultury. Przed chwilą podziwialiśmy zjawiskowy koncert zespołu Podlasiacy, a już o godzinie 12 będziemy podziwiali ich starsze koleżanki i kolegów podczas koncertu zespołu Biawena. Nie tylko kultura ludowa będzie nam dzisiaj towarzyszyła. Troszkę później, po południu, wiem, że to może być pomiędzy godzinami 14 lub około 15, będzie także pokaz i możliwość próby tanga argentyńskiego. Tak światowo się dzisiaj zrobi na parkiecie i na trotuarze naszego Placu Wolności. Z nas dorosłych doskonale wie, dlaczego nasz jarmark nazywamy Michałowym. Ale chciałem zapytać, czy wśród dzieci, które są tutaj dzisiaj z nami, któreś wie, dlaczego jarmark w Białej Podlaskiej nosi to imię? Jarmarku Michałowego? Mała podpowiedź. A kto widnieje? Czyja postać w herbie naszego miasta? No właśnie, świętego Michała Archanioła. Stąd ten Michał, nasz patron, tak życzliwie dbający o mieszkańców swojego miasta, patronuje też naszemu jarmarkowemu świętu.
Co na Państwa stanowisku widzimy? No u mnie przede wszystkim jest na pierwszym miejscu słoma, tutaj właśnie wyplatam, to będzie kapelusz, tutaj już mam już gotowy. Od tego się zaczęło, bo to jest tradycja rodzinna, bo mój dziadek właśnie, bardzo fajnie pan wygląda, super, superowo. Właśnie mój dziadek wyplatał takie kapelusze, i bo kiedyś była tradycja chodzenia w kapeluszach, a w ogóle w lecie nikt nie mógł chodzić z gołą głową i twierdził, że jeżeli ktoś chodzi w kapeluszu, to później ma dobry wzrok. Mój dziadek miał 93 lata, jak zmarł, i on czytał gazetę normalnie. A dzisiaj no to ja już po prostu muszę sobie okulary zakładać, prawda, żeby te małe literki przeczytać. Nie chodzi po nim w kapeluszu. Ale chodzę w wianku, tak jak dzisiaj, ale chodzę w kapeluszu. Chodzę w kapeluszu. Ale nie tyle co, mój dziadek chodził cały czas. Jarmark Michałowy w Białej Podlaskiej, dlaczego dzisiaj tutaj? No wreszcie po tej pandemii, bo żeśmy tu w końcu przyjechali, już długo jakoś się odwlekło. Już czekaliśmy na tą pogodę, no i była ta nadzieja, że w końcu się spotkamy, no bo tu nie jesteśmy pierwszy raz, prawda? Odstawiam kapelusz, na pewno będzie ktoś chętny, żeby go... Właśnie nie powiedziałam, bo na stoisku oprócz słomianych rzeczy mam jeszcze suszone kwiaty, ale to jest wszystko nasze wiejskie z mojego ogródka, które wyhodowałam. Gdzieś tam niektóre jest z lasu albo spod lasu, prawda, ale wszystko jest naturalne, prawie niebarwione, minimalnie. Warto odwiedzić to stoisko. Dziękujemy za rozmowę. Pachnące podobno. No właśnie. Chusty, piękne chusty, ja robię, ciocia moja robi, w ogóle u nas taka cała rodzina jest artystyczna, babcia robiła kilimy, narzuty, chodniki, a my teraz troszeczkę poszliśmy w taką bardziej nowoczesność i robimy, no to co widać, kocyki, chusty, czapki też robimy, ale w tym momencie nie mam, tutaj pani ogląda dla dzieci sweterki śliczne, robimy jeszcze piękne kwiaty szydełkowe, ale już się wyprzedały niestety. Czyli coś jest w tym powrocie do rękodzielnictwa tym, że ludzie zaczęli tego szukać. Tak, oczywiście. Ja sama bardzo lubię rękodzieło. Poduszeczki też mam piękne. Ale jeszcze panu pokażę co? Jeszcze panu co pokażę? Coś nasza rozmówczyni wyjmuje. Obrazeczki gliniane, prawda? Bo to jest moja praca, rękodzieło. Moje rękodzieło, gliniane obrazki na glinie. One są utwardzone, wylakierowane. Ale już wszystkie sprzedane, także nie mam je na stoisku. Zespół tańca ludowego Białena powstał w lutym w 1974 roku przy Zakładzie Przetwórstwa Wełnianego Białena z inicjatywy Marii i Janusza Izbickich, byłych członków zespołu tańca ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Początki nie były łatwe, brakowało wszystkiego, ale było najważniejsze. Wielki zapał i garstka zapaleńców o wielkich sercach miłośników tańca i pieśni. Dzięki nim oraz życzliwości ówczesnych władz już od 29 kwietnia 1974 roku Białena dała swój pierwszy koncert. Drodzy mieszkańcy Białej Podlaskiej, to piękny moment dla nas wszystkich, bo wreszcie możemy tak tłumnie, i dziękujemy wam bardzo za to liczne przybycie, docenić jubileusz 45-lecia naszego cudownego zespołu pieśni i tańca Białena. Przez 2 lata czekaliśmy, aż wreszcie będziemy mogli to zrobić w takim gronie, tak licznym gronie, które oddaje naszą wdzięczność i uwielbienie dla ich cudownego poziomu artystycznego
dla ich fantastycznej pracy promującej polską i stricte regionalną kulturę. Biawena jest sztafetą pokoleń. Kilka dni temu gościliśmy w Białej Podlaskiej Darka Kowaluka, pochodzącego z Komarówki Podlaskiej i będącego absolwentem naszego kraszaka, świeżo upieczonego mistrza olimpijskiego z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. To nie jedyny mistrz sztafetowy, bo Biawena właśnie tym mistrzem sztafetowym jest, dlatego że przez te niemal pół wieku swojej działalności przetacza się przez jej szeregi już drugie, a nie wiem, czy nawet nie trzecie pokolenie. Tańczyła mama czy tato, tańczy syn czy córka. Na pewno, gdy kolejne pokolenie Bialczan będzie świętować stulecie ich istnienia, będzie można powiedzieć, że tańczą już wnuki i prawnuki. Dyrektor zespołu, pan Rafał Izbicki, również przejął sztafetową pokoleniową pałeczkę po swoim nieodżałowanym tacie, panu Januszu Izbickim, który nie tylko był dyrektorem zespołu Biawena, ale także dbał o naszą białską kulturę jako wieloletni dyrektor naszego miejskiego domu kultury. Biawena to historia, Biawena to dziedzictwo Białej Podlaskiej i naszego regionu, Biawena to nasza białska duma. Bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy się przed Państwem zaprezentować. Tak jak Pan Prezydent powiedział, jest to niejako nasze zobowiązanie wobec Państwa, wobec mieszkańców Białej Podlaskiej, ponieważ koncert jubileuszowy był dwukrotnie z powodu pandemii przekładany. Jest to dla nas wyjątkowy i trudny czas, ponieważ przygotowania też się w czasie niestety musiały rozciągnąć. Natomiast dzisiaj chcemy przed Państwem wypełnić ten obowiązek przed Państwem i ten koncert jubileuszowy Państwu zaprezentować. Proszę Państwa, dla nas, dla zespołu tańca ludowego Biawena, tak naprawdę najważniejszą rzeczą jest kultura, promowanie tej kultury, dbanie o tą kulturę, zwłaszcza ludową, ale nie tylko. To jest dbanie o kulturę w bardzo szerokim pojęciu. Mam nadzieję, że nasza działalność powoduje to, że i Państwo się tą kulturą ludową i nie tylko interesujecie, że możemy przekazywać te nauki, tradycje młodszym pokoleniom, tym tancerzom, którzy pojawiają się u nas w zespole. Naszym głównym celem jest promocja kultury, zwłaszcza kultury podlaskiej, naszego rodzimego regionu, więc dzisiaj Państwo też zobaczycie tańce podlaskie, które są nam najbliższe. Natomiast tak naprawdę chciałbym z tego miejsca podziękować przede wszystkim tym, którzy tworzą zespół, czyli tak naprawdę tancerzom, kapeli, tym, którzy są na scenie, tym, którzy są na widowni, wszystkim tym, którzy się przyczyniają do propagowania tej naszej kultury poprzez kulturę ludową, którą zespół tańca ludowego prezentuje. Podczas 49 wojaży zagranicznych
zwiedziła 20 kraje, 24 kraje na 4 kontynentach i dała ponad 330 koncertów, a razem z tymi w kraju ponad 900. Uczestniczyła w dziesiątkach festiwali, w przeglądach i spotkaniach folklorystycznych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień, w tym przyznaną w 2009 roku Bielską Nagrodę Kultury imienia Anny z Sanguszków Radziwiłłowej. Przez zespół przez te 45 lat przewinęło się ponad 700 osób. Można zrobić na drutach i szydełkiem. To pani praca. W większości tak, ale córki też. Tam takie zabawki, kwiatki, to już córka robi. Najciekawsze, co jest na stanowisku? O co ludzie pytają? Bądź z czego są zadowoleni, bądź zszokowani, że coś takiego można dostać? No, teraz zaczęłam robić takie torby na szydełku. To zaczynają pytać, bo reklamówki już będą wycofywane. Jak się u pani zaczęło z tym rękodziełem? A jak przeszłam na emeryturę, chciałam coś robić. I tak się zaczęło. Dlaczego akurat włóczka i szydełkowanie? No bo to lubię robić, lubię i wydaje mi się, że umiem. Odstresowuje? O, oczywiście, odstresowuje, poprawia ciśnienie. Naprawdę? To chyba i ja zacznę. Thank you.
to jest właśnie też tak, że właśnie na te sękacze nastał boom. I w tym momencie już nie tylko na pierwsze komunie i na wesela, ale również na co dzień, na jakieś święta rodzinne te sękacze się kupują. Zazwyczaj kupują sękacze na co dzień, tak. Na co dzień. Kupują, uśmiechają się, tak, i dalej przychodzą. Czy to jest trudna praca, trudne rękodzieło? Jest, naprawdę jest i potrzebuje dużo siły i pracy, to wysiłku, tak. Ile lat już w tym się bawię? 5. I robię to ręcznie na ogniu kręcąc. Wypracowałam własny system? Tak. Tak, myślę, że nie każdy zaczynając od razu wychodzą te sękacze i nie każdy się nauczy tego. Rekordowy sękacz z ilu jajek? Nie robię rekordowych sękaczy. Po prostu robię to tak z serca, z tego, że lubię i robię to, co lubię, o tak. Te, które tutaj widzimy, to jakby je pani opisała? To są wszystko z jednego rzutu? Nie. Nie, no właśnie nie. No każdy wymaga oddzielnego serca, tak powiem, bo w każdy wkładam jednak to coś. No dobra, czy dużo jest osób, które właśnie teraz widzą w sękaczach swój sposób rozwoju i stawiają na sękacze i to jest forma też dodatkowego zarobkowania? Powiem panu, że jak zaczynałam kilka lat temu właśnie, to nie było tych osób tyle, a teraz jest bardzo dużo. Dzisiaj na tym u nas chyba jako jedyna. Wyjątkowo, dokładnie, ale jest bardzo duża konkurencja. Czas temu działaliśmy w Janowie, teraz od tygodnia tak naprawdę jesteśmy tutaj na Jatkowej w Białej i tłoczymy swoje oleje zimnotłoczone. Mamy jakieś mąki, miody, produkty regionalne. Skąd pomysł na to, żeby to właśnie robić? Kilka lat temu zaczęliśmy od oleju lnianego, głównie dla siebie, później dla znajomych, później tych osób było coraz więcej. No i z czasem tak to się rozwinęło, że... Pewnie nie odkryję, jeśli powiem, że jest to zdrowy olej. Tak, dokładnie. Oleje zimnotłoczone mają zachowane wszystkie swoje właściwości w przeciwieństwie do olejów rafinowanych. Część jest typowo delikatesowych, część to są oleje, można powiedzieć, o charakterze zdrowotnym, tak jak czarnuszka czy konopny. Więc wybór jest duży, a asortyment będziemy ciągle poszerzać. Z czego najtrudniej robi się olej? Najwolniej się tłoczy i ten pewnie jest najdroższy. Myślę, że czarnuszka. Czarnuszka ogólnie ma... taką niewysoką. Czarnuszka i ostropest to są oleje, które są, jeżeli chodzi o cenę, są najdroższe, ale są też najbardziej korzystne dla naszego zdrowia, może tak. Jakie rodzaje widzimy tutaj dzisiaj? Olej lniany, konopny, słonecznikowy, olej z ostropestu, z pestek dyni, orzechowy, z czarnuszki, sezamowy i jeszcze mamy kokosowy, którego tu akurat nie mamy. To wszystko powstaje w Białej Podlaskiej? No na chwilę obecną już tak, na ulicy Jatkowej. Dziękuję.